Coś rozproszyło uwagę pomocnika, no i niestety doszło do takiej sytuacji. Cześć, witam! Dzisiaj przygotowałem dla Was zestawienie najdziwniejszych rzeczy uchwyconych na monitoringu. Kamery są niemalże wszędzie i uchwycą każdą sytuację. Te zabawne i też te najdziwniejsze, a dzisiaj kilka z nich. Także zapraszam do oglądania. Takie sytuacje są zabawne i spontaniczne, ale należy pamiętać, aby okazać szacunek dla przestrzeni publicznej i innych osób wokół. Gdy jesteśmy za bardzo zapatrzeni w telefon, nie wiemy, co się dzieje wokół nas. I wiele rzeczy może nas zdziwić. Groźne trzęsienie ziemi, po którym rodzina postanowiła uciec z domu. Chodzenie po parkingu i szarpanie za klamki samochodów to zachowanie, które może być postrzegane jako podejrzane i potencjalnie nielegalne. Zwłaszcza, gdy ktoś nakryje cię na gorącym uczynku. To zdarzenie mogło skończyć się poważnymi obrażeniami. Choć na szczęście nic się nie stało, to naprawdę niewiele brakowało. Zapadnięcie się ogródka do garażu podziemnego to duży problem, który może wynikać z błędów konstrukcyjnych, problemów z drenażem lub niewystarczająco wytrzymałej konstrukcji stropu garażu podziemnego. Takie sytuacje prowadzą do uszkodzenia mienia, a także stanowią duże niebezpieczeństwo dla ludzi. Kobieta powinna była umieścić tabliczkę ostrzegawczą na swoim miejscu, aby nie powodować zagrożenia dla innych osób. Ryba, która miała naprawdę dużo szczęścia, że udało jej się wrócić do naturalnego środowiska. Dlatego podczas przechowywania ryb warto je dobrze zabezpieczyć. Niedźwiedź, który wszedł do ogródka, to sytuacja wymagająca natychmiastowej reakcji. Dzikie zwierzęta mogą być nieprzewidywalne i bardzo niebezpieczne. Po wyjściu dostawcy z windy doznała ona awarii. Mężczyzna wyszedł w ostatniej chwili i nikomu nic się nie stało. Podobną sytuację jak ten chłopak wielu z nas niestety przeżyło. Pęknięty basen z powodu nierównej powierzchni to dość częsty problem. Na szczęście mężczyzna usłyszał, że coś zaczyna spadać. Bardzo groźne zdarzenie, ale dobrze, że ucierpiał tylko samochód.
kobieta, która myślała, że mężczyzna na skuterze chce ją porwać. Jak wiadomo, ostrożności nigdy za wiele. Pytanie, czy było warto to robić dla jednego dezodorantu? Mężczyzna, który nie zauważył, że myjnia zaczęła już pracować. Przed wjazdem do myjni automatycznej należy się upewnić, czy wszystko jest w porządku. Dopiero potem na nią wjechać. Miał naprawdę duże szczęście, że szyba upadła na beton i się nie zbiła. Upadła ona na dobrą powierzchnię i pod dobrym kątem, co złagodziło siłę uderzenia. Głęboka dziura na środku chodnika wypełniona wodą to nie mały problem. Stanowi ona zagrożenie dla pieszych i najlepiej się do niej nie zbliżać. Pojazd udało się uratować, ale namiotu już niestety nie. Dziura na parkingu, z której leci woda pod ciśnieniem. Było to spowodowane uszkodzeniem rury wodociągowej. Takie sytuacje prowadzą do znacznych uszkodzeń infrastruktury oraz pojazdów. Jeśli zamontujemy taki daszek do skutera, trzeba brać go bardzo pod uwagę, aby nim nigdzie nie zahaczyć. Śliski beton, który doprowadził do upadku. Na szczęście na dole mężczyźnie udało się wyhamować. No i na dzisiaj to już by było na tyle. Mam nadzieję, że materiał Wam się spodobał. Jeżeli chcecie więcej podobnych treści, to jak zawsze dajcie o tym znać na dole w komentarzu. Dajcie o tym znać łapeczką w górę oraz subskrybujcie kanał, jeżeli jeszcze tego nie robicie. Ja z góry każdemu dziękuję. Zapraszam Was na Instagrama, Facebooka, Snapchata. Wszystko macie na dole w opisie filmu, także sprawdzajcie, obserwujcie, lajkujcie. Piszcie również propozycje do następnych filmów. Może ktoś ma jakiś fajny, ciekawy temat, na który chciałby, abym nagrał film. Ja Was zapraszam na poprzednie filmy, my się widzimy w kolejnych, także trzymajcie się, do następnych, na razie, piona!